No jest i on, KTM EXC200, po zawodach, dzień po w sumie. Wczoraj była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek, wieczór. Filmik wleci jakiś, ale nie wiem jeszcze kiedy. No i tak pokażę wam, jak tutaj się prezentuje maszyna. Generalnie nie jest tragicznie, ale jest ok, nie? Ściągnąłem sobie tą pokrywę, żeby pokazać wam filterek. Mam założony taki czepek, ale zobaczymy, jak to w sumie. Tu jest jeden, tu mam pod spodem drugi, więc no i filter też tam coś widać, że o, coś tam go na pewno złapało, nie? A tak to co, bieszczadzkie było to, z lasów przywiezione, także tak to wygląda. Chyba przód jest najczystszy. A tak, to tutaj cały dyfuzor. Aha, straty może jakieś poniesione, to takie jak widać tu. Gdzieś tutaj coś poszło nie tak i się urwało. Ale to się pospawa. Gdzieś jakaś wywrotka musiała być, bo nie jedna była na pewno. Nie liczyłem w sumie, ale kilka się zdarzyło. Co więcej tu powiedzieć, kurde. Generalnie wszystko działa. Wentylator, kurde, działa. Działał spoko, wszystko git. Lampa też działa. Jeszcze dzień przed zepsuł mi się licznik, urwał się kabelek. Tutaj w sumie ten, od czujnika co idzie. Ale tam polutowałem i jest ok, nie? Także jutro będzie zabawa. Czyszczenie tego małego potwora. No, także tak to wygląda. Generalnie tak. Pojechałem na zawody. Zawody były w Lesku. Wieremień. Coś takiego. Organizowany przez Bieszczady Offroad Team. Coś takiego chyba. No i co, zawody były w niedzielę, ja się w sumie zdecydowałem w sobotę, że pojadę. No i tak pojechałem w sobotę, znaczy zdecydowałem się w sobotę, że w niedzielę pojedziemy. Pojechaliśmy we trzech. I generalnie był zamysł taki, żeby po prostu wystartować, zobaczyć, jak w ogóle coś takiego wygląda. Jak wyglądają takie zawody, bo ja jeszcze nie startowałem w sumie. No i tak myślę, a pojadę, zobaczę, jak to wygląda. No i generalnie nie chciałem jechać, wiecie, na zabicie czy coś, tylko po prostu pierwsze zawody to tak już ogarnąłem, jak to mniej więcej wygląda, jak to wszystko jest mniej więcej organizowane. Trytytka się urwała od tego. Tutaj trzeba będzie zamocować chyba inny pasek, ale to się zobaczy. Generalnie teren zróżnicowany bardzo, bo łąki to były sucho jak skurczybyk, kurzyło się niemiłosiernie, to zobaczycie na filmiku. Lasy były, potoki były, strumyczki, nie strumyczki, kamienie, takie rzeczy. Także zróżnicowany teren, generalnie spoko, u nas takich nie ma, więc zawsze coś nowego. Mi się ogólnie podobało, trochę byłem zmęczony. No bo jednak trochę trzeba było się oszarpać. No ale to wiadomo, jak to na zawodach, nie? I co? No i spoko w sumie, kurde. Także ja jutro maszynę będę sobie mył, czyścił, polerował. Chwilę na pewno zejdzie, bo kurde, domyśl to błoto. To też nie będzie takie hop-siup. No ale to pomału, pomału. 2 godziny. A ogólnie to chyba zrobiłem godzinę 30, jakoś tak. Było 221,5, a było 220 i chyba 2 albo 3. Chyba 2, no to godzina 3. Godzina 3 zrobione, także jazdy było ogólnie
kółko zapoznawcze jakieś chyba 20-30 minut. No ja potem zrobiłem 2,5 okrążenia. Do końca nie jeździłem. No i w sumie tam jeździłem jakieś godzinę czasu. No więc około tak to wygląda. No i spalone benzyny było chyba 8, tak coś podejrzewam, 8 litrów, że coś tam spaliło. Ale generalnie maszynka nie zawiodła. Wszystko elegancko. Było tak, jak być powinno. Także ja jestem zadowolony z udziału w zawodach. Już wiem, jak to wszystko wygląda. Teraz tylko szlifować umiejętności. No i wystartować na kolejnych pewnie. Gdzieś w najbliższym czasie. Ale na razie trzeba sobie zrobić jakiś urlop. Odpocząć, wymyć maszynę. Sprawdzić, co jeszcze oprócz tego. Tej osłony dyfuzora zostało uszkodzone. No i kurde, w sumie się zbliża remont. Więc też trzeba będzie zmienić niedługo tłoka. Za jakieś 5-10 motogodzin. No i kurczę, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ogólnie, jak zawsze tutaj jeżdżę, to zawsze kurde nie przepala mi oleju, nie? A wczoraj było tak kurde dowalane, że kurde ani kropelki. No i temperatura też było chyba 30 stopni ponad. Także było ciepło. Ale w lasach było w sumie chłodno, a w potokach i w tych bagnach to jeszcze było chłodniej. Także git. Dobra. Filmik wleci pewnie tam z okrążeń dwóch albo z jednego, zobaczę ile tam, czy cały będę wrzucał godzinny film, czy jakieś tam wrzucę wam 30 minut czy coś, to już zobaczymy. No ale pewnie filmik wleci gdzieś 2 czy 4 dni po tym filmiku, nie? Także git.